tytuł jest nieco zagadkowy. Tak naprawdę nie znamy w nim tylko jednego wyrazu, tego samoośmy. Czy zatem, skoro nie znamy jednego wyrazu, to jest go łatwo zrozumieć? Troszeczkę tutaj, nie ukrywam, skonstruowałam taką zagadkę, ponieważ te trzy kropeczki w nawiasie sygnalizują, że jest to fragment z tego cytatu. Proszę popatrzeć na całość, czyli Mikołaj, przyjechawszy na Czesława dziedziną Saoś, dali mu pięć ran. To dali mu pięć ran, no, każe nam myśleć, że to jednak nie były przyjacielskie odwiedziny, tak? Dali, zadali mu, to dla Państwa jest dosyć łatwe do zrozumienia. Zanim zatem dojdziemy do tego tajemniczego liczebnika, no to warto by było wyjaśnić te wyrazy, które wydaje nam się, że rozumiemy, czyli na przykład słowo przyjechać, które w staropolszczyźnie znaczyło również przybyć z wrogimi zamiarami. To, co Państwo mają na slajdzie, to jest cytat ze słownika staropolskiego. No i skoro przyjechali na dziedzinę, czyli na coś, co należało do Czesława. Pozwoliłam sobie na sekundę odejść od liczebnika, żeby pokazać Państwu i zwrócić uwagę na to, że jeżeli my jakiegoś słowa nie znamy, to wbrew pozorom sytuacja jest bezpieczniejsza, bo wtedy zastanawiamy się, szukamy wyjaśnienia, pytamy kogoś, kto wie. Natomiast w momencie, kiedy mamy słowa takie jak przyjechać czy dziedzina, które istnieją we współczesnej polszczyźnie, wykorzystując oczywiste kompetencje współczesnego użytkownika języka, przypisujemy im takie znaczenie, jak one mają, okazuje się, że niesłusznie. A zatem Czesława ktoś napadł, przyjechał z wrogimi zamiarami tam, gdzie było jego miejsce. No i wróćmy do samoośm. Tutaj, zanim wyjaśnię ideę tworzenia, odczytywania liczebników zespołowych, pokażę Państwu, jak łatwo domyślić się, ile tych osób na tego Czesława napadło. Wszyscy Państwo znają obraz, ten po mojej lewej stronie to jest Leonardo da Vinci, ta rzeźba po prawej stronie to jest rzeźba z Żywiecczyzny, drewniana, z około rok 1380. Czyli odwołujemy się do źródła pozajęzykowego. Z pewnością Państwo, może nie rzeźbę, ale obraz Leonarda da Vinci na pewno znają. Ma on tytuł Święta Anna Samotrzecia. No i teraz, wydawałoby się, jeżeli nie mamy obrazu przed oczyma, że ta Samotrzecia to jest jakaś przydawka, no bo mamy takie na przykład tytuły obrazów jak, nie wiem, Maria Magdalena Pokutująca, a tu Święta Anna Samotrzecia. Ale ta forma, ten wyraz Samotrzecia określa nie jaka jest Anna, co ona robi, czy jaką cechę można jej przypisać, ale ile jest osób. Widzimy, że na obrazie, podobnie jak na rzeźbie, są trzy osoby. Czyli jeżeli ona jest Samotrzecia, to jest ona plus dwie osoby. Czyli mając w pamięci, jeżeli ktoś z Państwa ma ten obraz, jest sobie w stanie łatwo zrekonstruować znaczenie takiego liczebnika jak samoośm, który pojawił się w tytule. Już wiemy, że na Czesława napadło 8 osób. No ale nie zawsze musimy ten obraz mieć w pamięci. Może lepiej po prostu wiedzieć, jak te liczebniki zespołowe, bo tak one się nazywały, taką nazwę nadał im liczebniki zespołowe Zwoliński, Piotr Zwoliński w takiej dużej monografii z lat 50., 54. roku ubiegłego stulecia i tam nazwał je właśnie zespołowymi. Jak one były zbudowane? No właśnie, Samotrzecia, Samoośm, czyli mamy zaimek sam, to jest wyraźne. I potem mamy interfiks o. Interfiks, czyli to, co jest w środku. Większość z Państwa, nawet jeżeli nie są Państwo polonistami, czy mają zamiar być polonistami, no to takie o w środku wyrazu znają, no bo mamy, nie wiem, prawdomówny, mrozoodporny, mało. To o w środku to jest właśnie ten interfiks, mało litrażowy, nie wiem, samozapalający się i tak dalej. To jest po polsku możemy powiedzieć wrostek, używając terminologii na proweniencji łacińskiej, możemy powiedzieć interfiks. Taki właśnie o. Zaimek sam.
znany nam. Jakie znaczenie ma ten zaimek sam? No, przypisuje mu się kilka znaczeń, jak Państwo wiedzą, w polszczyźnie w zasadzie bardzo niewiele jest takich wyrazów, które są monosemiczne, czyli mają jedno znaczenie. Można powiedzieć, że sam to znaczy działający, występujący samodzielnie, inne znaczenie nie mający towarzystwa, samotny, osamotniony, ale też równy, taki sam, tak? Podobny. Czyli w tym liczebniku zespołowym, samo trzecia, samo ośm, pojawią się również inne, mamy te trzy elementy. Zaimek sam, przed chwilą go przedstawiłam, mamy interfiks, ten o, no i ostatnim elementem jest liczebnik porządkowy w odmianie prostej. Myślę, że wszyscy wiemy, że liczebniki porządkowe to są te, które wskazują kolejność, tak? Drugi, trzeci, czwarty. Nieco bardziej skomplikowane jest to określenie w odmianie prostej. Ja oczywiście nie będę w ten temat wchodzić, dlatego że to kolejne duże zagadnienie dotyczące rozwoju polskiej fleksji. Powiem tylko, że liczebniki odmieniały się w dwóch typów odmiany: prostej i złożonej. Prosta przyjmowała końcówki rzeczownika, natomiast złożona to były końcówki odmiany zaimka i, ja, je w trzech rodzajach. My dzisiaj mamy tylko i wyłącznie odmianę złożoną, poza wyjątkami, zawsze są jakieś wyjątki. Możemy powiedzieć, że ktoś jest chory, ale możemy powiedzieć, że jest wesół. To wesół to jest właśnie pozostałość po odmianie prostej. Tak jak powiedziałam, to długi temat. Nie tylko chodzi o to, żeby Państwo potrafili zidentyfikować te trzy elementy właśnie w tymże liczebniku zbiorowym. Czyli on jest w taki sposób zbudowany. No i w związku z tym, jak odczytać jego wartość? Czyli od tej morfologii przechodzimy do semantyki, no bo to nas interesuje, co on znaczy. Liczebnik porządkowy 8, trzecia, bo tam kobieta, więc trzecia 8, bo to dotyczyło mężczyzny, wskazuje na sumaryczną liczbę osób. Sumaryczną, to znaczy ten liczebnik określa zarówno te osoby, które towarzyszyły temu, który jest sam, jak i jego samego, czyli suma, tak? Ale ta osoba oznaczona tym zaimkiem sam jest w jakiś sposób wyróżniona. Wchodzi do zbioru, ale jest wyróżniona. Proszę popatrzeć na te przykłady, które są poniżej. Jako Jan samo w tor jest mnie dał 5 ran i 1 policzek. Samo w tor Jan, tak? Ja domyślają się już Państwo z tego, co powiedziałam wcześniej, że były dwie osoby. My oczywiście możemy powiedzieć, no ale wtor to nie jest dzisiejszy liczebnik porządkowy, bo my mamy drugi. Tak, ale mamy też wtóry, który ten rdzeń wtor zachował się w takich wyrazach jak powtórzyć, wtórować, nie wiem, coś jest wtórne wobec czegoś, czyli jest to samo powtórzone, nomen omen, po raz drugi. Czyli samo wtór, ale powiedziałam, że ten Jan jest wyróżniony, bo proszę zobaczyć, jaką formę ma orzeczenie. Jest mnie dał, czyli odnosi się do tego Jana, prawda? Jako mnie Elżbieta zbiła samo osma Stanisława siłą. Czyli Elżbieta była w tym zbiorze, który uderzył, zbił Stanisława, ale towarzyszyło jej jeszcze 7 osób, samo osma, prawda? Jako Dobiesław niejmował samoszost Staszka, czyli znowu osób było 6, ale wyróżniony jest ten Dobiesław. Oczywiście tutaj mamy dawne znaczenie słowa imać, co znaczyło łapać, chwytać. Ten sam rdzeń zachowany jest na przykład w czasowniku pojąć, prawda? Więc czasami nie wystarczy rozumienie samego liczebnika, żeby sens również odczytać. Zresztą te przykłady, pierwsze trzy, będę jeszcze o tym mówić, pochodzą ze średniowiecza, czyli z tej w zasadzie pierwszych wieków polszczyzny, więc może są trudniejsze, ale ten ostatni jest już
późniejszy, XVI-wieczny, zebrał towarzyszów 12, tak iż samo 13 szedł na ono miejsce. Czyli wiadomo, że szedł on, tak? I 12 towarzyszy, czyli samo 13 szedł na miejsce, ale znowu orzeczenie podporządkowane jest w formie do tej osoby wyróżnionej. Tutaj oczywiście nie jest wskazane kto, bo forma czasownika wskazuje nam, że to jest jakiś on, tak? Podmiot domyślny. Zebrał towarzyszom 12 i samo 13 szedł. Czyli myślę, że po tym wyjaśnieniu, niekoniecznie odwołując się do obrazu Leonarda da Vinci, bez trudności odczytają Państwo, co znaczy taki liczebnik zespołowy. Czy one są potrzebne? One, liczebniki zespołowe, odsyłają do zbiorowości. Można by powiedzieć, no tak, ale mamy przecież liczebniki zbiorowe. To po co były jeszcze te zespołowe, które też odsyłały do zbiorowości? Można by powiedzieć, że one odsyłały do zbiorowości w inny sposób. To znaczy wyodrębniały z tego zbioru tę jednostkę, osobę, która była wskazana przez rzeczownik. Proszę popatrzeć na ten przykład. Jako Marcin jechał samopiąt na Janową Łąkę na Markowice. No i już wiemy, że tak, owszem, jechało 5 osób, ale ten Marcin jest wyodrębniony. Liczebniki zbiorowe, te, które jeszcze dzisiaj istnieją, używamy ich i będzie o nich dzisiaj mowa, takiej funkcji nie spełniały. Dalej, odsyła do zbiorowości, ta osoba jest wyróżniona, ale ta osoba się zalicza do tej zbiorowości, czyli nie jest wyróżniona i niepoliczona, ale ona jest wyróżniona i policzona. W gramatyce, to takie bardzo upraszczające zdanie, ale myślę, że warto było go kiedyś rozwinąć, przejawia się nasz sposób percepcji świata. Mówimy teraz o tym świecie średniowiecznym i to było ważne, żeby wyróżnić osobę, ale wskazać, kto jej towarzyszył. I też ważna rzecz, że ten, kto był wyróżniony, w tym przykładzie Marcin, on był identyczny, tożsamy z tymi, którzy mu towarzyszyli. Jeżeli używało się liczebnika zespołowego, to nie można było wyróżnić osoby, która była zupełnie inna, nie wyróżniła się stanem, przynależnością do określonego stanu. Tutaj musiały być osoby tożsame w pewnym sensie. I to ostatnie zdanie, że one, liczebniki zespołowe, określają liczbę osób, to znaczy odnoszą się do rzeczowników osobowych, czyli musiała to być właśnie Anna Samotrzecia, Marcin, Elżbieta, znalazła co prawda Agnieszka Swoboda, która również pisała o liczebnikach zespołowych, jeden przykład, gdzie liczebnik zespołowy odnosi się do krowy. O którą krowę samotrzecią Witek na mnie żałował, tej ja w swojej domu nie mam. Tutaj znowu chodzi o to, że ktoś poskarżył się, że ona ukradła krowę, które były trzy. Kobieta mówi, że nie ma, krowę samotrzecią. Ale to raczej wyjątek, większość przykładów odnosi się właśnie do osób. Co warto wiedzieć o tych liczebnikach zespołowych? One nie są charakterystyczne dla polszczyzny. Występowały w języku staroindyjskim, starogreckim, prasłowiańskim. Ważne jest to drugie zdanie. W średniowiecznej polszczyźnie obecne były przede wszystkim w języku urzędowym. Te cytaty, które pojawiły się do tej pory w tej prezentacji, jak Państwo widzą, odnosiły się do jakiś zwykle przewinien, ktoś kogoś napadł, ktoś kogoś uderzył, ktoś kogoś pobił, zabrał, bo to są cytaty, proszę Państwa, z rot sądowych. Roty sądowe to są takie dokumenty, które gromadziły zeznania świadków przede wszystkim i przysięgi składane przez tych świadków, które były wykorzystywane w trakcie rozpraw sądowych. Oczywiście one były głównie składane po łacinie, czasami jednak po polsku i najstarsze zachowane to są roty wielkopolskie, ale mamy też roty małopolskie i te przykłady pochodzą z tych rot przede wszystkim. Podawałam jeden przykład późniejszy, który już nie był z rot. A zatem najwięcej tych przykładów użycia liczebników zespolonych mamy właśnie w języku urzędowym. Od XVI wieku
niedługo potem zanikły, zaczęły się pojawiać w innych odmianach językowych. Nie pojawiały się, gdy zbiór osób przekraczał 20 osób. To wynikało najprawdopodobniej z trudności budowania derywatów, czyli tych wyrazów pochodnych od tych zespołowych i takich przykładów nie mamy. Po co się o nich w ogóle uczyć, po co o nich wiedzieć, skoro ich nie stosujemy? Więc próbowałam na to pytanie odpowiedzieć. I za chwileczkę Państwu przedstawię moje pomysły na to, dlaczego liczebniki zespołowe mogą być dla nas ważne. Wracam do tego wątku, czy polszczyzna jest wyjątkowa. Pokazywałam, że skoro one były w prasłowiańszczyźnie, no to niemożliwe, żeby zachowały się tylko w polszczyźnie, w tych pierwszych fazach polszczyzny. Są w języku rosyjskim. Znalazłam przykłady, być może są wśród Państwa tacy, którzy czytają po rosyjsku, dla pozostałych z Państwa mamy tutaj tłumaczenie. Mamy ten sam druk. Została z nim w mroźnym roku młoda dziewczyna sam na sam. To jest fragment, cytat z Eugeniusza Onieginy. Jak Państwo wiedzą, to jest dzieło zdecydowanie późniejsze, nie średniowieczne, przecież tylko mamy wiek XIX. I proszę zobaczyć, jak to zostało przetłumaczone. Tu jest sam druk. Po polsku mamy sam na sam. Nasze sfrazeologizowane wyrażenie sam na sam oznacza właśnie dwie osoby. Zostałam z nim sam na sam, czyli ja i on. I tutaj oczywiście w polskim tłumaczeniu nie ma liczebnika zespołowego, no ale on w oryginale był. Kolejny przykład również z języka rosyjskiego, też z dzieła Puszkina o Mozarcie, Mozart i Salieri, to taka opera, o której pewnie Państwo słyszeli, to jest też XIX wiek, początek XIX wieku. Odnosi się do osób, które żyły, czyli Mozart i Salieri w XVIII wieku, Salieri jeszcze w XIX. I znowu mamy, oto i w tej chwili wydaje mi się, że samotrzeć siedzi z nami. Da? Czyli że siedzą trzy osoby. Czyli możemy powiedzieć, że nie tylko w polszczyźnie te liczebniki zespołowe występowały. I po co o nich uczyć? To są te moje rozważania. Kiedy przygotowywałam to wystąpienie, to miałam świadomość, że dla większości z Państwa interesujące jest to, co jest w polszczyźnie, tak? No bo używacie, uczycie się, albo jest to wasz język rodzimy, albo też chcecie go jak najlepiej poznać. Więc próbowałam znaleźć uzasadnienie, dlaczego zdecydowałam się te liczebniki zespołowe przedstawić Państwu. My wiemy, że ucząc się języka obcego, staramy się nabyć dwóch rodzajów kompetencji, tak? Kompetencję bierną, kompetencję aktywną, czyli czytamy, rozumiemy, ale też aktywnie mówimy. Więc żeby wzbogacić tą kompetencję bierną, czyli rozumienie tekstów, napisałam sobie współczesnych, no to warto o tych liczebnikach wiedzieć, dlatego że przytoczyłam tutaj tytuł artykułu pani profesor Siuciak z 2009 roku, czyli nie aż tak strasznie dawnego, i tytuł jest taki: Jan jechał samotrzeć przez pół czwarta dnia, no i potem dalszy ciąg tego tytułu, tego artykułu jest, czyli o dawnych sposobach wyrażania relacji ilościowych. Jeżeli Państwo widzą taki artykuł, chcą czegoś się dowiedzieć o dawnej polszczyźnie, no to dobrze by było ten tytuł rozumieć. To sytuacja, kiedy interesujemy się, powiedzmy, że naukowo polszczyzną, akademicko. Natomiast czytamy przecież teksty nie tylko współczesne, tekst nie bardzo dawny, chociaż liczebniki zespołowe w zasadzie przestały istnieć w XVI wieku, wycofały się, zbiorowe je zastąpiły, ale mamy fragment ze słowackiego, czyli wiek XIX. Kirkor Samo III chwyta dłonią koniowi królewskiemu cugle, krzycząc: srogi tyranie. No właśnie, jeżeli czytamy tego słowackiego, a jest to lektura dla polonisty, dla kogoś, kto interesuje się polską literaturą, no powiedziałabym niezbędna, tak? No to dobrze by było wiedzieć, że ten Kirkor nie był sam i że Samo III nie jest przydawką, która określa Kirkora, tylko jest właśnie wskazaniem, ile osób znajduje się. Kolejny fragment z literatury XX-wiecznej już przecież, pochodzi z Leśmiana. Warto teraz na Magdę popatrzeć dziobatą,
jak na czele swych czworga małomównych chłopiąt siedzi w progu chałupy i milczy samopiąt. Oczywiście, że my mamy wcześniej podpowiedź, kontekst jest naszym sprzymierzeńcem zawsze, miała czworo dzieci, tak? I milczy samopiąt, ale z tego, że milczy samopiąt, wiemy, że i Magda milczy, nie tylko te dzieci milczą, ale Magda również milczy, jest czworo dzieci i Magda, więc przydaje się. Ten ostatni fragment pochodzi z tłumaczenia Boja Żeleńskiego, tłumaczenia powieści Stendhala i tam mamy wszedł król samotrzeć, dalej mamy z panem de la Mole i wielkim ochmistrzem. I oczywiście kontekst nam odpowiada, że weszły trzy osoby, ale żeby umieć to rozczytać, zinterpretować, no to warto wiedzieć o tych właśnie liczebnikach zespołowych. Często tak jest, że mówiłam o tym na samym początku, że bardziej niebezpieczne jest to, że nam się wydaje, że rozumiemy, niż że nie rozumiemy. Więc dlatego uczulam Państwa na czytanie tekstów dawnych z użyciem kompetencji współczesnej. Warto trochę wiedzieć o historii, jeżeli chcemy czytać teksty dawne. To były takie rozważania historyka języka, ale mam świadomość, że nie tylko językoznawcy są wśród nas, więc kolejne moje i ostatnie już pomysły na to, po co wiedzieć coś o liczebnikach zespołowych, poza oczywiście ciekawością poznawczą, która kieruje, powoduje nami wszystkimi, no to nie tylko dla językoznawców. Dla kulturoznawców, mówiłam o tym na samym początku, to przedstawienie świętej Anny Samotrzeciej, ja podałam przykłady właśnie obrazu Leonarda da Vinci, czy rzeźby z Żywiecczyzny, ale przecież rzeźby Wita Stwosza, postaci, którą wszyscy interesujący się kulturą polską z pewnością znają. Wit Stwosz również z autorem rzeźby pod tytułem Święta Anna Samotrzecia. Może też ci, którzy interesują się historią prawa. Mówiłam o tym, że liczebniki zespołowe, gdyby zbierały w jeden zbiór osoby o takim samym statusie. I w procesie sądowym jest istotne, kto na przykład napadł, kto zabił, kto pobił, jaki był status tych osób, liczebnik zespołowy przekazywał taką informację, że jeżeli grupa była określona liczebnikiem zespołowym, to ona była jednorodna co do statusu. Dla historyków społecznych wreszcie, czyli tych, którzy interesują się przemianami w społeczeństwie polskim, ten zanik liczebników zespołowych, wcześniej mówiłam, że one zanikły być może dlatego, że zanikała odmiana prosta, one wymagały odmiany prostej, chociaż zdarzały się też formy z odmianą złożoną, ale nigdy nie ma jednej przyczyny jakiegoś procesu językowego, być może przyczyna zewnętrzna, czyli zanik sądów stanowych, sądy stanowe to były takie sądy, które rozwijały się przede wszystkim w XVII-XVIII wieku, Sejm czteroletni uporządkował tutaj te sprawy, przeprowadził taką reformę i być może to, że zanikły liczebniki zespołowe miało też taką przyczynę zewnętrzną, ponieważ zanikły sądy stanowe, no to te liczebniki zespołowe były już mniej istotne. Mam świadomość, że to, o czym mówiłam, nie będzie Państwu potrzebne, czy może nie być potrzebne w codziennym używaniu języka, ale zawsze jeżeli mamy taką perspektywę, takie tło dla tego, co się dzieje dzisiaj, to łatwiej jest to, co się dzieje dzisiaj zrozumieć. I już ostatnie zdanie, doskonale Państwo wiedzą, mówię do tych, którzy uczą się języka polskiego jak obcego, że w języku jest bardzo wiele rzeczy, które trzeba zapamiętać, nauczyć się na pamięć, a zatem jeżeli coś można zrozumieć, w tym przypadku liczebniki, no to zostawiamy sobie miejsce w głowie na inne rzeczy, które trzeba zapamiętać. Dziękuję Państwu bardzo.